Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. Choćby i porazy tysiąc osaczały nas trudności, my idziemy blaskiem bijąc urodę maszyn i roślin. W poczekalniach kin srebrzystych, gdy zadymka śnieżna bredzi, nieraz siadamy strudzeni, strudzonych ludzi sąsiedzi. Dni i noce z nami biegną, a my z nimi ku przodowi, trudzie tworząc piękno, piękno, które znów służy trudowi. Z chmury zwisa śnieg z ukosa, twarz twoją w srebro przemienia. Chciałbym śnieg na twoich włosach ocalić od zapomnienia. Śnieg z ukosa, twarz swoją w srebro przemienia. Chciałbym śnieg na twoich włosach ocalić od zapomnienia. Cząstka pracy wykonana, i znów cząstka, i znów cząstka, i znów noc, i znów od rana, do cząstki dodana cząstka. Słońce serca nam przeszywa i biją wdzięczne blaskowi, rękami chamy tworzywa, od bezkształtu ku kształtowi. Kształtami świat zaludniają, do prac przyłożone dłonie, w tętnią pracę tak powstają wiersze, domy i symfonie. Znów noc, jak ludzie wysocy, stoją świerki, śnieg się sypie, gwiazdy świecą w głębi nocy, jakby w głębi wielkich skrzypiec. A za oknem migotliwie Wenus gałąź opromienia. Chciałbym i ten błysk na szybie ocalić od zapomnienia. Chciałbym i ten błysk na szybie ocalić od zapomnienia. No. Ten portret jest zrobiony fotograficznie, cały, od początku do końca. Najpierw zreprodukowałam obraz malarza właśnie i potem zrobiłam swoją głowę i wsadziłam tą główkę w osobę, która po prostu jest na portrecie była. I w związku z tym, no, cała postać i to wnętrze, to wszystko jest malarza. A jakiego malarza? Jest z tyłu napisane, w tej chwili nie pamiętam. Mam na tam spisane. To jest tak zwane portret. To jest, dobrze, ale to tak, to jest polski malarz. O. I słuchajcie, no może na kofer. Nie, nie. Zajrzymy. Tak, możecie zajrzeć, bo ja w tej chwili wyleciałam z głowy. Tam je napisałam. Ja nie widzę. Ale wiesz co, jak patrzę na to, bo to jest tak, na płótnie, ale jeszcze jako potem, zabezpieczone. Nie. I potem cała fotografia, jak już jest zmontowana,
Photoshopie i jest wydrukowana na płótnie fotograficznym. I potem jeszcze jest... Werniksowane, tak? Nie werniksowana, to jest taki żel, który po prostu zabezpiecza no, tą reprodukcję. Żeby nie odmawiała się, nie traciła. Z tym, że ta reprodukcja, ona jest w ogóle na dobrym takim płótnie zrobiona, że to nie po prostu słońce nic nie niszczy. No a to zabezpieczenie tego żelu, to daje jeszcze taki efekt, jakby to był faktycznie obraz kolejny. Tak, bo to właśnie muszę iść w pomocy. Można by było się pomylić. Tak, tak. I moją głowę starałam się kolorystycznie doprowadzić. Tak. I jeszcze ją rozmiękczyć, bo ona była sfotografowana na troszkę ostra. Tak. I ona jest rozmiękczona. Ta osoba też właśnie tak z boku. Tak samo ta głowa była ustawiona, tylko miała ciemne włosy i tak samo koku klikali. Także ja... Pasowało. Tak, no to było w czasie, kiedy ja nosiłam długie tak, włosy i w koku pamiętam, byłam. Tak. No, ale to, to wkleiłaś do szyi? Tak. Ale całą głowę, czy tylko tylko twarz? Mówisz, że to jest... Nie, nie, całą głowę, łącznie z włosami. Kawałek szyi. Włosy to, jak fotografowałam siebie, to uczesałam się tak, jak tam było na tym portrecie. A to światło jest super. A, fajnie, światło jest fantastyczne. No i światło tak samo, z tego okna było. Tak samo ja starałam się sfotografować tą swoją twarz. Tak. Super, naprawdę powiem, że bardzo dlatego tak mówiłam o sobie. I można, można takie myki robić. Każdy może sobie zrobić. Dwa moje obrazy. Jeden to jest autoportret, który namalowałam z małego zdjęcia zrobionego ten tutaj ołówkiem. Nie, tam ten trochę dłuższy. O, ten. I no taką techniką, kiedy jeszcze nie malowałam farbami, dużo rysowałam i cieniowałam i ołówkami. I to jest z tego okresu bardzo wczesnego. A tutaj drugi obraz, to jest Ania Przybylska. W moją prywatną galerię w moim mieszkaniu odwiedziła jej mama. I zainteresowała się tymi moimi kobietami, które ja też pokazuję w internecie. I nie zamawiała obrazu córki, nie. Tylko tam po tej wizycie bardzo przyjemnej zaczęła się tak przeglądać tą Anię Przybylską. I generalnie ona jest piękną kobietą. Jest bardzo wyraźna. Znaczy, przepraszam, była piękną kobietą. Ja cię, Stasiu, ubiję. Jest dużo zdjęć takich, gdzie ona jest w pięknych sukienkach, włosy i tak dalej. Ale bardzo mi się spodobały dwa jej zdjęcia w tym berecie takim. Były później moje koleżanki u mnie. To znaczy, ja pokazałam tej mamie. Mamie bardzo się spodobało. Mówiłam, że przepiękna, ale takie znaki zapytania. Ja zrozumiałam, że ona jest w takiej sytuacji. Dla mnie to było piękne zdjęcie, a koleżanka stwierdziła, że ona nosiła beret, kiedy już była chora. Karykaturka, ale bardzo, powiem, pozytywna. Tutaj, ponieważ mój mąż, jego pasja to myślistwo, moje to malowanie, a wspólnie żeglujemy i on to tak super ujął. Także naprawdę super to zrobił. A to było na naszą rocznicę tam Możemy dzięki uprzejmości naszego tu maestra zobaczyć dzieło naszego młotka, akwarela, portret Stanisława Jasinowskiego. Piękny portret, uchwycił podobieństwo, takie charakterystyczne cechy z twojej twarzy, także młotku. Ten
czasem mknie pragnienie. Galopem, galopem miłość moja biegnie. Galopem, galopem miłość moja biegnie.